Słynna księga mrocznych proroctw ojca Pio staje się coraz bardziej aktualna. Szybki rozwój niepokojących wydarzeń na Ziemi, na świecie sprawia, że coraz bardziej myślimy o przyszłości i o tym, czy przypadkiem w wizjach dotyczących zbliżającego się końca świata nie ma choć odrobiny prawdy. Ojciec Pio, święty od 2002 roku, nie dokonywał radosnych opisów przyszłości, a wręcz przeciwnie, jego wizje były mroczne. 25 maja 1887 roku w pobożnej rodzinie urodził się ojciec Pio. Od dziecka wpajano mu miłość do Boga i nauczania tego, czego naucza Pan. W przyszłości postanowił on połączyć swoje życie z uwielbieniem dla Boga i służyć wyższej sile. Z czasem okazało się, że również wyższa siła wybrała jego. W 1918 roku zdarzył się pierwszy cud. Na jego dłoniach i stopach pojawiły się stygmaty, łączone ze znakiem Jezusa Chrystusa. Pojawiły się wtedy podejrzenia, że używał specjalnej maści, aby oszukać wszystkich, a jego stygmaty są po prostu fałszywe. Stolica Apostolska wysłała wtedy ojca Pio do odosobnienia na 10 lat, od 1923 roku do 1933. Przez te wszystkie lata jadł tylko chleb i wodę i modlił się całymi dniami. W 1933 Watykan ustalił dalsze badanie, tym razem ze wskazaniem urządzeń. Po kilku badaniach stwierdzono, że stygmaty wcale nie są fałszywe. Ustalono, że gdyby były to tylko zwykłe uszkodzenia ciała, dawno by się zagoiły lub zgniły, ponieważ warunki życia u ojca Pio były bardzo złe i w odosobnieniu. W wyniku badań Stolica Apostolska uznała stygmaty Włocha za cud, a do klasztoru San Giovanni Rotondo ściągnęły dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Przez całe swoje życie Pio przyjmuje ludzi codziennie od świtu do zmierzchu. Odkrywa wtedy kolejny dar – uzdrawianie dotykiem. Powszechnie znany jest przypadek, gdy przywieziono do niego niewidomą dziewczynę. Mężczyzna dotknął jej oczu, a dziewczyna wykrzyknęła: „O mój Boże, ile światła!”. Innym dobrze znanym uzdrowieniem jest przypadek, gdy człowiek otrzymał poważne obrażenia w czasie konfliktu i przewieziono go do ojca Pio. Miał on uszkodzony rdzeń kręgowy i zmiażdżony kręgosłup. Wystarczył jednak jeden dotyk Pio, by wrócił on do normalnego funkcjonowania. Ale nie tylko te cudowne uzdrowienia sprawiły, że ojciec Pio stał się wyjątkowy na całym świecie. Ojciec Pio mówił: „Nie mogę pomóc całemu światu, mój czas jest za krótki. Najlepszą rzeczą, którą mogę robić dla ludzi, jest pozostawienie po sobie zapisu tego, co widzę”. W 1968 roku Włoch zmarł. Kościół katolicki uznał go za świętego i kanonizował. Ojciec Pio pozostawił jako spuściznę dla przyszłych pokoleń księgę przepowiedni wraz z listem, który napisał na chwilę przed odejściem z tego świata. W liście pisał o erze, która nadejdzie w przyszłości, wraz z pojawieniem się Antychrysta. Ojciec Pio widział przyszłość, w której nikt nie chciałby żyć, w której także Kościół jest po stronie zła. Ludzie idą w otchłań piekielną, w wielkiej radości, jakby szli na bal maskowy lub wesele diabła. Miara grzechu jest pełna. Zbliża się dzień z mrocznymi wydarzeniami. Europa będzie cierpieć straszne kary, gdy papiestwo będzie puste. Gniew, nienawiść i oszczerstwa, sprowokowane przez osoby wychodzące, które idą w ogniu, a następnie sami zniszczą swojego władcę. Na zachodzie rozpocznie się wielki konflikt, który zniszczy wielu ludzi. Ludzie będą się na to gapić bezsilnie przez 4 lata i 5 miesięcy. Jednak głód i tajemnicze zaburzenie ciała pochłoną więcej ofiar niż konflikt. Zwróćmy uwagę na liczbę 4 lata i 5 miesięcy. Czy oznacza to, że światowe niepokoje, opisujące okres trzeciego konfliktu światowego, potrwają 4 lata i 5 miesięcy? Ojciec Pio napisał: „Człowiek zniszczy człowieka, ziemia zniknie, wielka ziemia. Jedna strona świata zostanie na zawsze wymazana z map geograficznych. Wraz z nim zniknie historia i rozwój ludzkości. 1/3 ludzi odejdzie na zawsze, gdy będzie za późno. W nocy w zamieci wyłoni się duży głaz. To będzie noc. Następnie od Bukaresztu do Norymbergi, od Drezna do Berlina, linie pomocy zajęte przez oddziały. Trzecia linia będzie przebiegać z zagłębia Rury do Kaliningradu, kiedy z północy nadlecą czarno-szare ptaki z taką mocą, że zmienią niebo i środowisko. Pierwsze niszczące światło w kościele w pobliżu lasu bawarskiego. Wszystko zostanie zniszczone i nikt nie będzie mógł przed tym uciec. Tam niszczące pojazdy przejeżdżają przez chaty i domy. Ciała ludzi zwisają. Dookoła czarne twarze. Powodzie zniszczą miasto i wsie. Południowa Anglia z północnym wybrzeżem zniknie. Szkocja przetrwała. Na zachodzie ziemia zniknie, ale pojawiło się nowe. Nowy Jork i Marsylia znikną. Paryż zostanie w dwóch krajach. Rejston, Augsburg, Wiedeń zachowane.
Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków konfliktu. Kto spojrzy w kierunku uszkodzeń, zniknie. Jego serce nie wytrzyma tego strasznego widoku. W ciągu jednej nocy odejdzie więcej ludzi niż podczas dwóch konfliktów światowych. 2 lata po tym mroku nadejdzie złoty czas. Ojciec Pio opisał, że wiele mroku można zatrzymać. Ludzkość musi się zjednoczyć. Wszystkie wyznania, wszystkie narody. Bóg wysłucha i zmieni bieg historii. Inaczej wszystko się rozpadnie. Co jeszcze opisał ojciec Pio? Wspomniał o zniszczeniu z kosmosu. Meteoryt jesienią uderzy w ziemię i wszystko zadrży. Następuje większa scena i wygląda mocniej niż konflikt. Naucz się żyć wiele dni w ciemności. Te dni są bardzo bliskie. W tym czasie wszyscy ludzie będą tak samo bez sił, a na ziemi prawie nie będzie jedzenia i picia. Wtedy światło powróci, ale tylko nieliczni zobaczą. Góry opadną na dno, a z głębin oceanu wyłoniły się nowe lądy. Tam, gdzie była pustynia, zakwitną łąki. Tam, gdzie były lasy, pozostała spalona ziemia. Miasta cudów nadeszły, a ludzie, którzy przetrwali mrok, nie będą wiedzieć, czy mieli szczęście, czy to kolejna klątwa. Przerażające przepowiednie Nostradamusa na 2024 rok. Polska, nowy papież, rok smoka. Link do filmiku na ten temat w opisie. Mężczyzna ma na koncie także wiele innych niesamowitych przepowiedni, ale jedna z nich szczególnie szokuje. Wspomina o niej Renzo Baschera w swojej książce o prorokach. Po pierwsze, ludzie porzucą drogę miłości i dobra na rzecz zła i nikczemności. Przestaną pić z dobrego źródła, a to przyniesie na nich katastrofę. Po drugie, ludzie staną się pełni trucizny, nie będą jedli naturalnie i nie będą przyjmować tego, co naprawdę jest dobre dla ich ciał. Po trzecie, człowiek zacznie niszczyć planetę. Powietrze pełne będzie trucizny, a Ziemia powoli zacznie zamieniać się w śmietnik, a nie świat stworzony przez Boga. Po czwarte, nadejdzie coś, co każdego przerazi. Będzie to przerażający czas, w którym światło zniknie, a wyjście na zewnątrz będzie z góry związane ze śmiercią. Trzymaj w domu poświęcone świece i przygotuj się. Po piąte, ludzie zaczną uciekać, będą szukać ratunku, jednak przed karą nie można się schować. Po szóste, ludzie staną się niczym węże, bowiem będą się czołgać, a wszystko przez potężne trzęsienie ziemi. Po siódme, człowiek zacznie zabijać za jedzenie i wodę i będzie chciał zrobić zapasy przed karą, jaka nadchodzi. Biada tym, którym nie uda się zachować jedzenia i picia. Po ósme, będą niszczone drogie budynki, dzieła sztuki, bogactwa, a człowiek stanie się niczym mrówka. Po dziewiąte, miłość stanie się tylko słowem. Ludzie nie będą potrafili okazywać sobie uczuć i staną się dla siebie niczym obcy. Po dziesiąte, gniew Boży zostanie wylany na świat. Po jedenaste, meteoryt spadnie na ziemię i wszystko zacznie świecić. Wywoła to zniszczenia, jakie sprawią, że człowiek ogromnie się cofnie. Po dwunaste, katastrofy będą potężne i bardzo różnorodne. Część ludzi zabije trucizna, część spali ogień. Przerażające przepowiednie Nostradamusa na 2024 rok. Polska, nowy papież, rok smoka. Link do filmiku na ten temat w opisie.